Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnej szybkiej poradzie. Dzisiaj poruszymy sobie problem, który często się pojawia. Często mnie pytacie, że na przykład macie jakąś kartę USB dźwiękową, od jakiej słuchawek Wam została, czy na przykład kupiliście okazyjnie na Allegro za 20 zł. Różne rzeczy się zdarzają. Natomiast pytacie mnie, że na przykład karta jest od firmy Logitech, czy będzie działać ze słuchawkami HyperX itd., itd. Dzisiaj to sobie sprawdzimy, czy to w ogóle działa, czy da się użytkować taką kartę jako uniwersalną. Tak więc zapraszam Was do oglądania, a ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tak więc mam tutaj dwa modele tego typu kart na USB, czyli kartę od słuchawek Logitech G430 oraz kartę USB od słuchawek HyperX Cloud wersja druga. Dobrze, na początek sprawdzimy sobie kartę od słuchawek Logitecha. Jest podłączona, zaraz system ją wykryje. I teraz podłączę pod tą kartę słuchawki zupełnie nie gamingowe, czyli Urban Ears Zinken. Podłączamy pod wejście na słuchawki, wybieramy jeszcze urządzenie do odtwarzania jako Logitech G430 Gaming Headset, OK. I już odpalam jakąś muzyczkę. Jak słyszycie, słuchawki grają bez problemu na tej właśnie karcie. Zmieniamy nieco wystrój, odłączamy te Zinkeny i podłączamy słuchawki Creative Inferno, czyli słuchawki dla graczy. No i ponownie słyszymy, że słuchawki też grają bez problemu. Teraz drugi test, karta od HyperX-ów. Podłączamy, wybieramy do odtwarzania zestaw słuchawkowy HyperX, OK. I odpalamy muzyczkę. Natomiast moi drodzy, jak podłączyliśmy pod kartę HyperX-ów te Creative'y, to za dużo nie usłyszałem. Jedna słuchawka tylko gra. Dlaczego? Ponieważ tutaj mamy wtyk czteropinowy i tu mamy pojedyncze wejście, czyli jakby rozgałęziające to na dwa wtyki. Musimy zastosować tutaj pewien manewr i być może się uda. Chwileczkę. Wyłączamy. I co robimy? Rozdzielamy tą czteropinówkę przejściówką, która jest w komplecie, na wtyk trzypinowy i teraz być może nam to zagra, ponieważ teraz ta karta wie, że wpuszczamy tutaj dźwięk, a nie dźwięk i mikrofon. Niestety moja teoria się nie potwierdziła, słuchawki po prostu nie zostały rozpoznane dobrze. Podmienimy jeszcze szybciutko słuchawki na te, które miałem przed chwilą, czyli Zinkeny. Sam jestem ciekaw, co się teraz wydarzy, czy to zagra, czy niestety karta do HyperX-ów nie będzie tego widziała. Tutaj sami słyszycie, że nie ma żadnego problemu. Dźwięk jest bardzo mocny. Tak więc moi drodzy, mamy już tutaj, wysuwa nam się powoli odpowiedź na pytanie, czy słuchawki działają z tymi kartami na USB, chociażby kartą od Logitechów, czy kartą od HyperX-ów. No i odpowiedź jest taka, niektóre działają, niektóre nie działają. Więc jeśli macie okazję kupić taką kartę, a macie jakieś inne słuchawki, moim zdaniem nie bawcie się w to, nie warto kombinować, chyba że u kogoś sprawdzicie, kto ma taką kartę, czy Wasze słuchawki faktycznie działają na tym. Moim zdaniem nie ma co kombinować, ponieważ w wielu przypadkach jest tak, że taka karta rozpoznaje headset tylko danego producenta lub musi on spełniać wymagane parametry. No widzieliście, wtyk czteropinowy tutaj, wtyk tak samo w Inferno czteropinowy. Natomiast jedne grały bardzo cicho na jednym kanale, a tutaj mamy dźwięk głośny jak nie wiem. Tak więc powtórzę jeszcze raz, moim zdaniem nie ma co się bawić w włączenie jakichś takich zestawów. Lepiej zainwestować w kartę na USB uniwersalną do różnych słuchawek. Chociażby coś takiego jak są Blaster Play i inne tego typu gadżety. No dobrze moi drodzy, widzieliście jak to wygląda. Przetestowaliśmy dwie karty USB na kilku zestawach słuchawkowych. I działało to generalnie. Nie działały wszystkie efekty dedykowane programowo oczywiście, natomiast same headsety jakby działają. Jednak ze swojej strony nie polecam takiego kombinowania, ponieważ lepiej wtedy już kupić kartę zewnętrzną na USB dźwiękową, która jest dedykowana po prostu do różnych headsetów. Jest to karta uniwersalna, a nie karta dedykowana na przykład jak w przypadku Logitecha do słuchawek
G420, G230. Po prostu wtedy mamy pewność, że będzie pełna kompatybilność, nie będzie żadnych problemów. Ponieważ jak widzieliście, jedne słuchawki grają głośno, perfekcyjnie, a inne mają jakieś problemy, więc jeszcze raz to powiem, ze swojej strony nie polecam kombinować. A ceny takich słuchawek z kartami dźwiękowymi, kart dźwiękowych na USB macie w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Kolejna szybka porada pewnie już niedługo. Pozdrawiam Was, cześć!